Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Zapraszam was do 39. podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów. Podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym zajmujemy się medytacją, autohipnozą, transem oraz wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Ja nazywam się Paweł i zapraszam was serdecznie na kilkanaście minut przygody z muzyką relaksacyjną, z dudnieniami różnicowymi i ze wszystkim tym, co robi nam dobrostany podczas transów i medytacji. Kłaniam się nisko do samej ziemi i zapraszam. Dzisiejszy odcinek też jest wykopany z mojej skrzynki e-mail. Bardzo wiele osób pisze do mnie, jak zacząć medytować, bo zaczynają od takiego korowego postrzegania medytacji, czyli medytacja Zen, medytacja Osho, medytacja Mindfulness, gdzie zostajesz sama ze sobą, sam ze sobą, kiedy nie masz żadnych innych zewnętrznych wspomagaczy i okazuje się, że te kilkanaście minut, kiedy jesteś w ciszy, kiedy starasz się koncentrować na sobie, na oddechu, na swoim wnętrzu, okazuje się, że odpalają się wtedy różne myśli, że gonitwa myśli jest niesamowita w twoim umyśle. I tak naprawdę zamiast medytować, relaksować się, podążać gdzieś w głąb siebie, zaczynasz sobie sama albo sam sobie odpowiadać na pytania, co by było gdyby, gdybym umiała, gdybym umiał, gdybym mógł, co zepsułem i tak dalej, i tak dalej. Nie sposób się w czymś takim zrelaksować, odprężyć i tym bardziej nie sposób dotrzeć do swojego wnętrza. To naprawdę dla człowieka zachodu, dla ludzi przebodźcowanych, jakimi my jesteśmy, bardzo, ale to bardzo trudny proces. Ja wszystkim tym, którzy do mnie piszą i którzy pytają, jak rozpocząć tą zabawę z transem, z medytacją, zalecam zawsze, ale to zawsze medytację prowadzoną. I nie dlatego, że jestem twórcą medytacji prowadzonych, bo twórców na polskim YouTubie jest naprawdę kilkudziesięciu i robią to fenomenalnie. Chociażby Adam B. czy Jak Lepiej Żyć, czyli Państwo Ratyńscy. Robią naprawdę dobre transy, które pozwalają zająć głowę, zająć mózg, zająć ten świadomy umysł jakby słuchaniem tego, co mówi do ciebie lektor. Ale lektor jest mało ważny, bo jednym może pasować narracja, którą prowadzi drugi mnie. Bardzo zatem ważna, moim zdaniem, w transach prowadzonych, w ogóle w relaksacji, w medytacji jest muzyka. I jeżeli robisz taką sytuację, że drażnią cię transy prowadzone i chcesz być sama ze sobą albo sam ze sobą, ale odpalają ci się w głowie myśli, które niszczą ci cały proces, odpal sobie w słuchawkach chociażby misy tybetańskie, jakiś śpiew ptaków i tym podobne rzeczy. Chodzi o to, żeby zająć świadomy umysł na tyle, żeby on ci nie podrzucał jakichś innych triggerów, tylko żeby się zajął tym, co słyszy. Najlepsza do tego jest medytacja prowadzona, dynamiczna, taka, w której ty budujesz obrazy, bo zmuszasz swoją podświadomość do pracy. Ale nie o tym dzisiaj miało być. Dzisiaj miało być o muzyce. O muzyce i o dudnieniach różnicowych, które są dobrostanami wielkimi dla wszystkich procesów medytacyjnych i transowych i dla relaksacji. W latach 50. prowadzono takie doświadczenie w Ameryce, że wzięto 24 osoby, po 12 osób na grupę i przez ileś miesięcy kazano im odpoczywać i relaksować się jednym z muzyką łagodną, nastawianą według jakiegoś tam schematu, drugim po prostu w ciszy. Okazało się, że wyniki były zdumiewające, bo 99% ludzi, którzy relaksowali się przy muzyce, twierdziło, że mieli naprawdę fenomenalny relaks, odprężenie, że to wszystko było dla nich dobrostanem, że oni się budzili czy wychodzili z tego relaksu, z tej całego procesu wypoczęci i naprawdę odświeżeni. Ludzie zaś, którzy mieliby sami ze sobą po prostu leżeć i tam udawać, że się relaksują, okazało się, że nie doświadczali absolutnie takich stanów z prostego powodu. W ich głowach, tak jak już wiesz, zapewne odpalały się myśli. Myśli, które cały czas triggerowały inne myśli i oni się nakręcali bardziej. Próbie poddano ludzi, którzy pracują w stresie. Byli to pracownicy jakichś dużych korporacji, byli to wojskowi, byli to strażacy, byli to faceci, którzy uprawiają bardzo niebezpieczne zawody. I generalnie umysły tych dwóch grup osób zareagowały różnie na muzykę, którą słyszą. A weź pod uwagę, że były to lata 50. To nie była jeszcze technologia taka, jaką dysponujemy obecnie. Po prostu włączano im muzykę klasyczną, jakiś delikatny, lightowy jazz, czy jakikolwiek inny utwór muzyczny, który według preferencji danego słuchacza go relaksuje.
W latach 60. Rosjanie wybudowali sobie cały kompleks, który służył do tego, aby relaksować tam kosmonautów przed ćwiczeniami, przed misjami, przed wszystkim tym, co związane jest z byciem w kosmosie. Wyobraźcie sobie, że zaczęto stosować nagraną przyrodę, dźwięki przyrody, które puszczano kosmonautom i robiono im sesje godzinne, 2-3. Okazało się, że to też zbawiennie wpływa na relaksację i odprężenie. Następnym etapem było wprowadzenie sesji transowych, gdzie był lektor, który na tle przyrody odtwarzanym z jakiegoś urządzenia, które zdolne było odtwarzać dźwięk, hipnotyzował albo transował tych kosmonautów. I zauważono jedną prawidłowość, że jeżeli goście zostają sami ze sobą, bo takie doświadczenie też było robione, to nie są w stanie się poddać temu relaksowi, temu odprężeniu. A jeżeli jest dźwięk przyrody, jakaś delikatna muzyka i lektor, który triggeruje do wykonywania pewnych czynności w wyobraźni, to działa bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli masz problem bycia sama ze sobą, sam ze sobą podczas procesu medytacji, nie potrafisz po prostu w ciszy skupić się na sobie, wejść do swojego wnętrza i tak dalej, wszystko to, o czym ci mówiłem, kiedy twój umysł odpala czarne myśli, odpala ci różne teksty, podrzuca różne patenty, w momencie, kiedy ty chcesz się odprężyć, zrelaksować i zajrzeć w głąb siebie albo popłynąć w hipnotyczny trans i nic z tego nie wychodzi, jest patent. Na Spotify znajdziesz playlistę Instytutu Monroe. Tam są naprawdę nagrania takie, które są przygotowane w jak najbardziej profesjonalny sposób. Instytut Monroe zaś jest to instytut założony przez Roberta Monroe lata temu. A Robert Monroe był to pierwszy inżynier dźwięku, który podjął rękawicę wpływu dźwięków, dudnień różnicowych i wszystkiego tego, co się zwiąże z replikacją i odtwarzaniem dźwięku na ludzki umysł. Niesamowita rzecz. Poczytajcie sobie, bo nie sposób opowiedzieć w podcaście o Robercie Monroe i o Instytucie Monroe. Oni są autorami takiej technologii, która nosi nazwę Hemisync. Ona była bardzo popularna na początku lat 2000 w Polsce i pod koniec lat 90. Były całe zestawy płyt hemisynkowych, gdzie był lektor, gdzie były dudnienia różnicowe, gdzie można było naprawdę popłynąć daleko i bardzo, bardzo głęboko. To jest niesamowita sytuacja, którą możecie całkowicie za darmo znaleźć na Spotify. Selekcjonując materiały do tego podcastu, natknąłem się na ciekawostkę, której nie wiedziałem, a uwierzcie, tematem zajmuję się już ponad ćwierć wieku. Wyobraźcie sobie, że w połowie lat 80. można już było w Polsce mieć jedno nagranie w technologii Hemisync, które przetłumaczył na język polski i dodał swój lektorat sam Lech Emfazy Stefański, nestor polskiej psychotroniki. Odnajdźcie sobie wywiad ze Stefańskim na kanale Mediteusz. Było to nagranie Doznawanie otwartych wrót. I tak jak już zapewne wiesz, Stefański był pionierem w Polsce wydawania transów, kaset, muzyki mikrotonowej na kasetach magnetofonowych. Te kasety kosztowały naprawdę niewiele. Niewiele osób o nich wiedziało. No kto wiedział, to wiedział. Były reklamowane w różnych gazetach typu Trans czy Trzecie Oko. I to były takie pierwsze powiewy zachodu, to był koniec lat 80., początek lat 90., kiedy Lech Emfazy Stefański zaczął zabawę w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia z wpływem dźwięku, dudnień różnicowych, muzyki mikrotonowej na ludzki umysł. I okazało się, że to naprawdę działa, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. W Polsce właśnie za pioniera możemy uznać Lecha Emfazego Stefańskiego, bo to, że ja do was gadam w tym momencie, a od czasu do czasu wrzucam transy i różne medytacje na YouTube'a, nagrywam kursy i tym podobne rzeczy, to tak naprawdę jego trigger, jego zasługa. Bo to on był pierwszy w kraju, który zaczynał zabawę właśnie z dźwiękami, z muzyką, z kontrprogramowaniem, ze storytellingiem, z budowaniem opowieści i wydawaniem tego na kasetach. Jeżeli będziecie mieli gdziekolwiek okazję natrafić na kasety Stefańskiego, bardzo, ale to bardzo wam polecam. Oczywiście znajdziecie to wyłącznie na kasetach, chyba że ktoś zgrał i wrzucił do jakiejś chmury. Poszukajcie, nie sposób kupić nowych kaset już albo nagrań wydanych na płytach kompaktowych czy w formacie cyfrowej. Po prostu Emfazy Stefański już nie żyje. Prawdopodobnie nie ma spadkobierców. Nikt nie wie, jak się do tego zabrać. Ja z tego miejsca chciałem podziękować Eli, która zapakowała dużą paczkę i przysłała mi kilka kaset
Stefańskiego, które skrzętnie zgrywam niebawem do plików cyfrowych, bo warto zachować i zarchiwizować takie nagrania takiego człowieka jak Stefański. Kolejnym patentem na to, żeby się zrelaksować, odprężyć, a może nawet i transować przy tych nagraniach, są nagrania binauralne. Ale nie chodzi tu o binaural beats, czyli o jakieś dźwięki dookólne, tylko o nagrania wykonane w technologii binauralnej specjalnym mikrofonem. Cóż to takiego ta technologia binauralna? Technologia binauralna to jest system dwóch mikrofonów, które ustawione są w taki sposób, żeby zarejestrowany, nagrany przez nie sygnał był dokładnie taki, jaki słyszy człowiek. Zrób sobie takie doświadczenie. Weź sobie, jak pstrykasz palcami, popstrykaj sobie na wysokości swoich oczu z przodu głowy, a potem weź z tyłu. Zobaczysz, jakie są wrażenia. Jeżeli wpiszesz binaural recording w YouTubie, wyskoczy ci kilkadziesiąt różnych tematów, które są zarejestrowane w tej metodzie. Są to różnej maści odgłosy przyrody, jakieś odgłosy salonów fryzjerskich i tak dalej, i tak dalej. Ktoś nawet pokusił się o rejestrację całego lotu z Nowego Jorku bodajże do Londynu właśnie w technologii binauralnej, czyli szum samego samolotu, który leci wewnątrz. Są nagrania pociągów, które miarowo stukają i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna technologia, polecam Wam. Z mojej strony powiem Wam, że ja już dokonuję pewnych nagrań binauralnych, które już niebawem i na YouTubie, i w różnych innych miejscach, tam gdzie możecie spotkać Mediteusza, bo to naprawdę jedna z ciekawszych, prostych zarazem technik, które pozwalają Wam na oszukanie Twojej głowy, na oszukanie Twojego mózgu, wprowadzenie zatem samego siebie w stany i w miejsca, gdzie dzięki dźwiękom możesz się przenieść transując. Są dudnienia różnicowe. Dudnienie różnicowe to tak naprawdę, mówiąc w telegraficznym skrócie, dwa szumy o różnych częstotliwościach, które składają się w Twojej głowie. Istnieje przekonanie, że dudnienia różnicowe potrafią, w cudzysłowie, synchronizować półkule mózgowe. Znaczy, synchronizacja półkul nie musi być wykonywana, bo mamy je w miarę synchroniczne, mamy lewą i prawą, ale chodzi o falowość mózgu, czyli chodzi o cały proces elektryczny, który zachodzi w mózgu. Prawdopodobnie, i są na to badania, i na mnie to przynajmniej działa i na wielu moich znajomych, dudnienia różnicowe też mają naprawdę kolosalny wpływ na nasz relaks, na nasze odprężenie, na jeszcze szybsze osiąganie stanów takich, które bez nich no po prostu trudniej i w dłuższym czasie byśmy mogli osiągać. Także zainteresuj się tematem, bo nie sposób opowiedzieć w jednym podcaście, który trwa 15 czy 20 minut, o tym, co robić, żeby fajnie się zrelaksować i stransować, ale na pewno takimi korowymi odpowiedziami na dzisiaj jest nagrania binauralne, jest Hemisync, jest playlista Hemisync na Spotify, czy na Tidalu, czy na Apple Music. Są nagrania robione przez Lecha Enfasego Stefańskiego. Poszukajcie tego w przestrzeni internetu. Gwarantuję Wam, że na samym YouTubie znajdziecie bardzo, ale to bardzo dużo. A jeżeli chodzi o nagrania z Instytutu Monroe, to jest ich masa na Spotify i możecie zupełnie za darmo nawet budować sobie samemu transy, czyli włączać pewne nagrania i próbować wizualizować i przekonywać swoją podświadomość do tego, żeby pracowała wyłącznie dla Waszego dobrostanu, dokładnie w takim modelu, w jakim chcecie transować. Namawiam Was na to, bo to nic nie kosztuje tak naprawdę, a czyni wielkie dobrostany każdemu temu, kto chce się rozwijać, kto chce brnąć do przodu, kto chce poznawać i doświadczać naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawych odczuć. Kawowiczom dziękuję bardzo serdecznie i będę to robił dotąd, dopóki podcast Mediteusz Light i codziennik motywacyjny będzie obecny w przestrzeni internetu. Naprawdę jestem tak mile zaskoczony, bo nie musicie tego robić, a to robicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. buycoffee.to/mediteusz to jest adres, który naprawdę bez żadnego problemu wklepujecie i stawiacie mi kawę. I właśnie dzięki tym kawom udało mi się pozyskać ostatnio z eBaya zestaw nagrań od Hemisync wydanych w latach 90. w Ameryce. Wisiał on dosyć długo, był bardzo drogi, ale potem taniał i okazało się, że przyjechał do mnie do Krakowa naprawdę w niewielkich pieniążkach kupiony dzięki Wam. Ale po co? Otóż przygotowujemy pewną historię, która będzie historią muzyczno-dudnieniowo-różnicową. Będzie miała ona premierę prawdopodobnie gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku. I te nagrania konieczne były mi do tego, żeby jeszcze bardziej wkręcić się w temat i żeby przygotować dla Was coś, co na pewno będzie dużym sztosem dla wszystkich słuchaczy i słuchawek.
Dziękuję za wszystkie maile, które spływają na mediteusz@gmail.com albo na paweł@mediteusz.pl. Dziękuję za wszystkie informacje dotyczące kursu medytacji dynamicznej, bo załóżmy, dziś była taka sytuacja, że ja wstając rano, wstałem się dosyć wcześnie, jak na mnie, bo była to godzina 7:30 i ze swojej skrzynki e-mail wydłubałem 92 maile. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jak te 92 maile są od godziny 24, kiedy to ja swoje ciało położyłem do łóżka, żeby po prostu spać. Wstałem o godzinie 7:30 i przez te 7,5 godziny przyszło 90 kilka maili. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie. Postaram się odpowiedzieć na większość z nich. Znaczy większość z nich jest takie: dzięki za kurs medytacji, bardzo dziękuję, transuję, ojejku, ojejku. Więc na te maile odpowiadam lakonicznie. Też dziękuję również, gdyż no, doba ma tylko 24 godziny. Są też maile, które wymagają pochylenia się nad nimi. Będę odpowiadał sukcesywnie. Każdy, ale to każdy, kto do mnie napisał, dostanie odpowiedź. Bardzo Wam dziękuję, dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki. Co złego, to nie ja. Słuchaliście 39 wydania Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów, w którym namawiam Was do gratisowego korzystania z nagrań Hemisync, które znajdziecie na Spotify, YouTube, Deezerze, Tidalu itd., itd. Namawiam Was do słuchania nagrań binauralnych, namawiam Was dla zapoznania się z twórczością Lecha Fasego Stefańskiego, a to wszystko po to, żeby żyło Wam się lepiej. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano w codzienniku motywacyjnym, w niedzielę zaś w transie, a w przyszłym tygodniu oczywiście w podcaście Mediteusz Light. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja.